Olej był wymieniany w ASO 20 grudnia 2023 roku, 8 litrów. Jestem właścicielem auta dokładnie 1 rok. Olej chcę zbadać z uwagi na to, iż nie do końca jestem przekonany, czy aby na pewno serwis Mercedesa wymienił mi na świeży olej, ponieważ 2 dni po jego zalaniu sprawdziłem na bagnecie ten olej i był kompletnie czarny. Wiem, że to diesel, ale sama konsystencja nie podobała mi się, nie wyglądał mi na nowy olej. Na tej podstawie jestem w stanie sformułować następujący wniosek. Olej silnikowy został wymieniony w tym samochodzie, natomiast... Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Mercedes W212, rok produkcji 2012, silnik 3.0 diesel, 265 koni mechanicznych, brak DPF-a i EGR-a, przebieg 231 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Dość nietypowy odcinek, ponieważ sprawdzamy jakość oleju po zaledwie 300 km, dlatego że właściciel ma wątpliwości, czy olej został wymieniony w tym samochodzie przez serwis, czy nie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Artur. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Artur skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się wyłącznie jedna próbka oleju. Jest to olej przepracowany Mercedes 5W30 po 300 km. Szczęśliwie w bazie mamy taki sam olej świeży z odcinka numer 19, dlatego wykorzystamy go dzisiaj w analizach spektralnych dla próbki Artura. Do samochodu zalany został olej Mercedesa w klasie lepkościowej 5W40. Olej posiada aprobatę Mercedes-Benz 229.52. Nie był stosowany żaden dodatek. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 300 km, 80% eksploatacji to miasto, 20% trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany przez miesiąc, brak dolewek. Przy poprzedniej wymianie wykonana była płukanka. Do poprzedniego oleju z przebiegiem około 15 tysięcy km dolana była płukanka 2 razy liquid moly, następnie zlana została całość i zaaplikowano olej, który dzisiaj poddajemy badaniu. Dodatkowo Artur napisał w ten sposób. Olej był wymieniany w ASO 20 grudnia 2023 roku, 8 litrów. Jestem właścicielem auta dokładnie 1 rok. Olej chcę zbadać z uwagi na to, iż nie do końca jestem przekonany, czy aby na pewno serwis Mercedesa wymienił mi na świeży olej, ponieważ 2 dni po jego zalaniu sprawdziłem na bagnecie ten olej i był kompletnie czarny. Wiem, że to diesel, ale sama konsystencja nie podobała mi się, nie wyglądał mi na nowy olej, dlatego chciałbym sprawdzić, jakie posiada on parametry. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Lepkość dla oleju świeżego mierzona była w odcinku numer 19 i wynosiła dokładnie 73,7 w 40 stopniach, 12,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosił 164. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Zaprezentowany zostanie dzisiaj wyłącznie jeden test pomiaru lepkości dla oleju przepracowanego. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca. 68,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 168, a to oznacza, że otrzymano zmianę lepkości na poziomie 7% w 40 stopniach oraz 4% w 100 stopniach Celsjusza. Wartość wskaźnika lepkości zwiększyła się o około 3%. Na tym etapie nie mamy większych zastrzeżeń, przedział akceptowalny. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy.
Wykonano go w oparciu o test Motor Checkup oraz bibułę, której możliwości są cały czas sprawdzane. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Analiza plamy oleju w oparciu o przeprowadzone testy wykazała dobrą jakość ogólną oleju oraz brak zanieczyszczeń stałych, natomiast w oleju jest najwyraźniej pozostałość po wykonanej płukance w poprzednim etapie, ponieważ zastanawiające i nietypowe są te poszarpania w kształcie zębatek na krawędzi strefy dyfuzyjnej. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Pierwsza wiadomość do przekazania jest taka, że uzupełniłem test z odcinka numer 19 o analizy spektralne, ponieważ wtedy robiony był wyłącznie test bibułowy i lepkościowy. W dniu dzisiejszym będzie zatem idealny punkt odniesienia, ponieważ w odcinku numer 19 właściciel wymienił olej po blisko 11 tysiącach kilometrów. Porównując ze sobą wyniki z odcinka dzisiejszego oraz numer 19, widać potężną różnicę w poziomach degradacji oleju silnikowego, chociażby wspomnieć o degradacji dodatków i bazy olejowej, sadzy czy też poziomach nitrooksydacji. Na tej podstawie jestem w stanie sformułować następujący wniosek. Olej silnikowy został wymieniony w tym samochodzie, natomiast wszystko wskazuje na to, że podczas wymiany pozostała spora część z poprzedniego oleju wraz z płukanką, która wymieszała się z nowym olejem i spowodowała kilka zmian w odniesieniu do badanych parametrów fizykochemicznych. Stąd pojawiła się kilkuprocentowa zmiana lepkości oraz poszarpania na krawędziach w teście bibułowym. Podsumowując, otrzymano potwierdzenie, że w samochodzie Artura ASO wymienił olej, natomiast wymiana nastąpiła bardziej w opcji szybko niż w opcji dokładnie. Dzięki za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, ponieważ jest to dodatkowy zastrzyk motywacji dla mnie do kolejnych testów. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie tego filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!